Witam Państwa serdecznie, po raz kolejny ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Ja się nazywam Gabriel Maciejewski, jestem wydawcą, autorem książek, także promotorem książek, za co wydawcy nie są mi wcale wdzięczni, jakby się komuś może mogło zdawać, oglądając te programy. Ale to nic, będziemy to zbożne dzieło pokazywania i omawiania książek kontynuować. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy książkę naszą, książkę wydawnictwa Klinika Języka, zupełnie niezwykłą. Książkę, która przygotowywana była bardzo długo, ku mojemu zniecierpliwieniu, od razu powiem. Ku mojemu takiemu, no nawet poirytowaniu w pewnym momencie, ponieważ ja nie jestem zwolennikiem dążenia do doskonałości. To znaczy, ma być zrobione szybko, w miarę dobrze, znaczy oczywiście bez żadnych tam jakichś obsów strasznych i musi iść do ludzi. Natomiast tak się składa, że współpracuję z perfekcjonistami i oni potrafią mi naprawdę popsuć humor. Ale potem ten humor mi się poprawia, tak jak mi się poprawił wczoraj, kiedy przyjechał nakład, proszę Państwa. Zjechał na moją działkę olbrzymi samochód, stamtąd wyładowaliśmy dwie palety książek i to jest, proszę Państwa, to niezwykłe dzieło. Publikacja, która się nazywa Okraina Królestwa Polskiego, krach koncepcji Międzymorza. To jest, proszę Państwa, coś, przy czym można się rozpłakać, chociaż jest to po prostu edycja tekstów źródłowych, bardzo poważnych, opatrzona bardzo głębokim i takim zaskakującym komentarzem redaktora, który to przygotowywał, czyli Rafała Czerniaka, którego Państwo na pewno kojarzycie z tego nagrania, w którym omawialiśmy starożytny numer Szkoły Nawigatorów. Rafał się bardzo napracował, zarówno pod względem edytorskim, jak i autorskim, bo ten jego wstęp do tej książki jest naprawdę no, piękny. Natomiast jaki jest charakter, dynamika i taka emocjonalna głębia tej publikacji, to Państwo się przekonacie za chwilę, kiedy ja przeczytam to, co znajduje się na czwartej stronie okładki. Postaram się to zrobić najlepiej, jak potrafię. Noc z 10 na 11 marca 1646 roku król Władysław IV po oficjalnej ceremonii ślubnej z Ludwiką Marią Gonzagą popadł w nastrój poważnie melancholijny, który pogłębił się jeszcze podczas prywatnej kolacji z nowo poślubioną małżonką. W nocy król miał sen. W trakcie czytania pewnego listu spadły mu okulary, a wraz z nimi wypłynęło oko. W tym samym czasie w Brodach umierał hetman wielki koronny Stanisław Koniec Polski. To jest, proszę Państwa, charakter tej książki. W tym krótkim fragmencie, zacytowanym tutaj przez Rafała na czwartej stronie okładki, zawiera się charakter tej książki. Nie ma człowieka poważnie myślącego o historii Polski, który po to nie sięgnie. Nie ma. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest jedna z tych książek, których po prostu nie można ominąć. Zacznę od jej wyglądu zewnętrznego i tego, co jest, jakby to powiedzieć, jakością edytorską. Proszę bardzo, widzimy oprawa twarda, dwa portrety Władysława IV na okładce. W środku, proszę Państwa, dwa kolory. W ten sposób jest wyedytowana strona, natomiast każdy rozdział, proszę Państwa, każda część zaczyna się taką ilustracją. Są to ilustracje z epoki, bardzo, bardzo ładnie reprodukowane, pięknie przez Rafała przygotowane. Może jeszcze, proszę bardzo. Więc pod każdym względem jest to książka niezwykła. Co zawiera? Zawiera cztery
relacje z epoki, 4 teksty źródłowe, 2 teksty to są teksty autorów polskich, a 2 to są teksty Francuzów. Myśmy o Francuzach penetrujących południowo-wschodnie obszary Rzeczpospolitej mówili wielokrotnie. To jest szalenie ważna sprawa, ta aktywność Paryża, bo ona się wiąże po prostu z ofertą, jaką Francja, która po roku 1648 albo nawet wcześniej stała się hegemonem w Europie, wiąże się z ofertą, jaką Francja złożyła Rzeczpospolitej, polityczną ofertą, oraz z całym ambarasem, który się wokół tego wywiązał. Oferty polityczne, jak Państwo się domyślają, nie mają jednego dna, mają może 3 albo 4, prawda, i nie są do końca uczciwe. To jest ich taki najważniejsza cecha charakteru tych ofert. I kiedy się zabieramy za przegląd tych ofert, to należy mieć to zawsze na uwadze i zawsze te wszystkie tajemnicze sprawy, które się kryją za oficjalną deklaracją, analizować. Rafał się za to zabrał, moim zdaniem w sposób niezwykle udany. Zanim zacznę czytać fragmenty, jeszcze wymienię nazwiska. Szymon Starowolski, proszę Państwa, Stanisław Koniec Polski, o którym to już była mowa, Guillaume Levasseur de Beauplein, oficer francuski zajmujący się kartografią oraz budowaniem umocnień, oraz Pierre Chevalier, postać najbardziej tajemnicza w tej całej książce, a jego dzieło o wojnie kozaków z Polską jest, proszę Państwa, pierwszy raz przetłumaczone na język polski. Ja to może powtórzę. To jest coś przerażającego i zdumiewającego, że my w tak głębokim lekceważeniu mamy źródła do własnej historii, że nie chcemy się zajmować tymi źródłami, nie interesuje nas to. A wszyscy ci ludzie, którzy deklarują zainteresowanie historią, tak, ja mam ich szczerze dosyć i wielokrotnie się z nimi stykałem, to są tak zwani pasjonaci, tak? A podstawą ich zainteresowania jest fascynacja. To jest coś głęboko niepoważnego w mojej ocenie i ponurego, dlatego że fascynacja nie jest poparta niczym, poza jakimś mglistym wyobrażeniem dotyczącym osoby samego zafascynowanego, prawda? Bo to o to chodzi. I generalnie służy do tego, żeby sobie poprawiać samopoczucie i regulować jakieś stany emocjonalne. No więc my się, proszę Państwa, tym nie zajmujemy. Nie przebieramy się w nic innego. Nie udajemy szlachty polskiej, ani żołnierzy królewskich, ani urzędników dworskich, ani nikogo podobnego. Po prostu wydajemy ważne książki. To, że robi to prywatne wydawnictwo, a nie instytucje państwowe, takie jak Polska Wielki Projekt na przykład, albo Polska Fundacja Narodowa, to jest jeden wielki skandal. Jeden wielki skandal, dlatego że tym ludziom się wydaje, że oni przez swoją działalność, która ma charakter chucpy, tak, a w sferze deklaracji ma być, nie wiem, jakimś pokazem fajerwerków, im się wydaje, że przez ten rzekomy pokaz fajerwerków, który jest nie powiem czym, nie będę tu używał wyrazów, tak, uda się zainteresować ludzi Polską, historią, jakimiś ważnymi wydarzeniami, postaciami. Nie uda się, proszę Państwa. Nie uda się. Jeszcze raz powtórzę, to jest hańba, że prywatny wydawca zajmuje się wydawaniem źródeł. Ukraińcy Pierre'a de Chevalier wydali już dawno. Interpretują go, omawiają, ekscytują się tym, publikują jakieś fragmenty, piszą dysertacje, tak? Jest jakieś wewnętrzne życie, czy nam się to podoba, czy nie. Nas to generalnie nie interesuje, bo nas interesuje takie sformatowanie historii, żeby było o Piłsudskim i o tym, że była bitwa warszawska i że ona była wygrana. Nic więcej nikogo w tej chwili nie obchodzi. To granda. Proszę Państwa, o wstępie, który napisał tutaj Rafał. Ten wstęp jest szalenie istotny, dlatego że Rafał sięga bardzo głęboko. To znaczy, tak jak to zrobił już w nawigatorze starożytnym, pisze o tym, że stosunki handlowe i polityczne w obrębie Morza Czarnego, tak, to jest bardzo stary schemat. Bardzo stary, sięgający czasów achajskich. A jest coś takiego, proszę Państwa, w rynkach,
istniejących na różnych obszarach, że one mają cechy trwałe. Zmieniają się rządy, zmieniają się plemiona żyjące na tych obszarach, zmienia się wiele rzeczy. Natomiast rynek i jego charakter pozostaje niezmienny. I takim podstawowym wyróżnikiem rynku, który się utworzył wokół Morza Czarnego na północ i południe od tego akwenu, no to jest handel niewolnikami. Handel niewolnikami. On jest, proszę Państwa, taki sam w starożytności głębokiej, jak w XVII wieku. Identyczny. Te same mechanizmy działają i zdumiewające jest to, że kraj taki jak Rzeczpospolita, olbrzymi, nie jest w stanie sobie z tym problemem poradzić. To znaczy, że stanowi zaplecze dla pozyskania niewolników. To jest bardzo poważna sprawa, wbrew rozmaitym takim malowniczym opowieściom o różnych bohaterach. Nie jest w stanie sobie król żaden poradzić z tą sytuacją. Natomiast narracja, jaka się wokół tego tworzy, służy utrzymaniu status quo. To znaczy taką tutaj tezę Rafał stawia, że po to, że wszystkie dogowory polsko-tureckie, wszystkie spory dotyczące, kto pierwszy napadł, czy Kozacy, czy Tatarzy, to wszystko służy tylko i wyłącznie temu, żeby utrzymać status quo, czyli żeby można było pozyskiwać żywy towar na północnych brzegach Morza Czarnego, a następnie sprzedawać go na brzegach południowych i wschodnich. I teraz, proszę Państwa, ważna kwestia w związku z tym, ponieważ o ile łatwo sobie wyobrazić, kto był zainteresowany po stronie tureckiej istnieniem tego biznesu, o tyle dużo trudniej wyobrazić sobie, kto był zainteresowany istnieniem tego interesu po stronie polskiej. To jest duże wyzwanie moim zdaniem, bo zakwestionowanie tego w sposób taki, albo były dzikie pola i nie było cywilizacji, jest wyjaśnieniem słabym. Ktoś musiał być zainteresowany istnieniem tego handlu, bo inaczej on by został zlikwidowany z przyczyn oczywistych. Bo byłaby inna jakaś propozycja, bardziej lukratywna. Więc opowieść o tym, że brzegi Morza Czarnego nie rozwinęły się z powodu hulających tam wiatrów, dzikich Tatarów, uciekinierów z rozmaitych stron, którzy rządzili tam według swoich praw, są fantazmatem. Trzeba by się było zastanowić nad takim problemem, proszę Państwa, jak status ziemi niczyjej. Czemu służy ziemia niczyja? Jakim interesom ona służy i kto jest zainteresowany w utrzymywaniu pasa ziemi niczyjej? To ważna kwestia z każdego punktu widzenia i trzeba by ją było jakoś publicystycznie rozgryźć i mam nadzieję, że namówię któregoś z kolegów, może zresztą Rafała, jeszcze do pogłębiania tego zagadnienia. To jest szalenie istotne i oddala nas co prawda od takiej sienkiewiczowskiej malowniczości, ale przybliża nas do innej, proszę Państwa, o wiele poważniejszej, o wiele ciekawszej, takiej jak ten duch, który tchnie z tego tekstu zamieszczonego na czwartej stronie okładki o śmierci hetmana Stanisława Konieckiego. Proszę Państwa, książka zawiera mapy, ja może te mapy pokażę, dwie mapy. Musieliśmy je trochę zmniejszyć, bo by się nie zmieściły, ale są czytelne. Są specjalnym foliowym etui na koniec, na okładce. Mamy mapę Ukrainy. Mapę Ukrainy. I pokażę zaraz drugą. I mapę Rzeczpospolitej. Wygląda to może, żeby każdy widział, że to nie jest tak sobie luzem wsadzone, że to jest dość eleganckie i praktyczne. Także no jeszcze mamy wstążeczkę, tak? Zakładka, kapitałka w kolorze czerwonym.
Proszę Państwa, zanim słowo o autorach, chciałbym przeczytać spis treści. Spis treści jest następujący. Od redakcji, wprowadzenie, to są ważne teksty wbrew pozorom, więc nie wolno ich omijać, dlatego że to nie jest standardowe wprowadzenie i standardowe szare mydło, które się puszcza na początku książki, żeby jakoś zapchać te początkowe strony i trochę zwiększyć objętość. Tam są naprawdę poważne sprawy omówione. Autorzy dzieła przekłady, to jest charakterystyka, Rafał też się zainteresował właśnie życiorysem i całą historią. Historią autorów i bohaterów, bo tak trzeba powiedzieć, tej publikacji. I dalej mamy wybraną literaturę do tej książki i Szymona Starowolskiego, Pobudka albo Rada na zniesienie Tatarów Perekopskich. Proszę Państwa, wszystkie te teksty krążą wokół problemu najazdów. Wokół problemu najazdów i Rafał opisuje to jako mechanikę rynku. Że te najazdy są po to, żeby funkcjonował rynek. Nie jeden, nie tylko rynek niewolników, inne rynki też. Natomiast no, to nas stawia w zupełnie innym świetle, bo czyni wojnę już tak jawnie i oficjalnie podporządkowaną handlowi, tak? I to widać z tej książki. Rafał też omawia, jakby to powiedzieć, rozwój poszczególnych kompanii holenderskich, francuskich i brytyjskich na terenach Rzeczpospolitej, Moskwy i na terenach lewantyńskich, tak, bliskich granicom Polski i Ukrainy. To są szalenie ważne rzeczy, bo nikt tak nie robi, nikt nie splata tych wszystkich wątków, proszę Państwa, w jedno, a to jest no, konieczność, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć. Szymona Starowolskiego, Pobudka albo Rada na zniesienie Tatarów Perekopskich. Stanisława Koniec Polskiego, Dyskurs o zniesieniu Tatarów Krymskich i Lidze z Moskwą. Guillaume Levasseur de Beauplein, opis Ukrainy, na którą składają się liczne dzielnice Królestwa Polskiego rozciągające się od kresów Moskwy aż do granic Transylwanii. Zbiór tamtejszych obyczajów, sposobu życia i prowadzenia wojen. Jeszcze raz przypomnę, że Beauplein był wydawany, bo to jest ten pan, na którym opierał się Sienkiewicz pisząc trylogię. Beauplein był wydawany w Polsce chyba raz po wojnie. Ja mam tą edycję, to jest 71 jakiś rok. Myśmy zrobili nowe tłumaczenie, oczywiście ja uważam, że lepsze, ale każdy sobie sam oceni i będzie można o tym podyskutować. I proszę Państwa, do tego jeszcze mamy... Do najjaśniejszego i przepotężnego księcia Jana Kazimierza. To jest treść książki Beauplaina. Objaśnienia, wydawca, opis Ukrainy, o Tatarach, o Kozakach, o Rzeczpospolitej i zakończenie. Potem mamy mapy Guillaume Levasseur de Beauplain w układzie chronologicznym oraz ilustracje, które on dokonywał, które dotyczą sposobu walki kozackiej w polu tatarskiej, wyglądu łodzi, czajek kozackich pływających po Morzu Czarnym. Piera Chevaliera, historia wojen kozaków z Polską oraz dyskurs o ich pochodzeniu, ziemi, obyczajach, rządzie i religii wraz z drugim o Tatarach Perekopskich. Do pana hrabiego de Brézy, do czytelnika. Dyskurs o ziemiach, obyczajach, rządzie, pochodzeniu i religii kozaków. Dyskurs o Tatarach Perekopskich, historia wojny kozaków z Polską. Druga wojna kozaków. Zakończenie, przypisy, indeks nazw osobowych. Proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, musimy jakieś słowo o autorach. Posłużymy się tutaj, pójdziemy na łatwiznę i posłużymy się tekstem Rafała, który to pięknie streścił. Kim byli, proszę Państwa? Kim byli? Szymon Starowolski, autor pierwszego z prezentowanych dzieł, musiał być człowiekiem wyjątkowo zdolnym i obrotnym. Skoro urodzony około 1588 w biednym, ponoć bojarskim domu, najmłodszy spośród pięciu braci, którzy poświęcili się służbie wojskowej, Szymon jako 20-letni młodzian towarzyszy w poczcie równie młodym książętom ostrogskim w edukacyjnej podróży zagranicznej do Lowanium.
Nie herbowy, ale przecież gorliwy patriota Rzeczpospolitej, jeśli pamiętany jest dzisiaj przez kogoś innego niż historycy czy poloniści, to głównie ze sceny u schyłku życia. Wówczas jako kanonik krakowski, siwiuteńki staruszek, przyjmuje w opuszczonym przez wszystkich oficjeli Krakowie triumfatora i gnębiciela swojej ojczyzny Karola Gustawa. Prowadzi go na Wawel, pokazuje kaplice i groby królewskie, a zwłaszcza grób Władysława Łokietka, przy którym wygłasza pamiętną naukę o królewskiej zawziętości, cierpliwości i zmienności losów ludzkich. Tak go uwiecznił Jan Matejko na swoim studenckim jeszcze obrazie z roku 1858. To jest autor pierwszego dzieła zawartego w niniejszym tomie. Teraz kolejny. Guillaume Levasseur de Beauplein. Człowiek o wielkich zasługach dla kartografii i polskiej inżynierii wojskowej, do tego dość wprawny pisarz. Urodził się około roku 1600 w nadmorskim Dieppe w Normandii, w hugenockiej rodzinie szlacheckiej. Zamiłowanie do nauki zaszczepił w nim prawdopodobnie ojciec. Guillaume de Levasseur senior, matematyk, hydrograf i kartograf, umarł w 1643 roku w czasie pobytu syna w Polsce. W roku 1616 w spisie załogi tradycyjnie katolickiego Pont-le-Arche wspomniany jest niejaki pan de Beauplein, porucznik służący pod dowództwem marszałka Concino-Conciniego. Jednak brak dokładniejszych danych odnośnie zdobycia przez Guillauma Levasseur tego tytułu sprawia, że ta informacja może odnosić się do kogoś innego. Guillaume Levasseur tytułem tym zaczął się posługiwać od roku 1620. Wojny hugenockie Guillaume Levasseur spędził w Dieppe, służąc jako inżynier wojskowy pod rozkazami księcia de Longueville. Lata 1628-1630 spędził w Rouen, w miejscu spalenia Joanny d'Arc, a wówczas ważnym ośrodku hugenockim jako architekt i inżynier. Pod koniec roku 1630 wyruszył do Polski. Powodem wyjazdu miały być domniemane prześladowania religijne. Być może jego wyjazd był konsekwencją wprowadzenia w życie traktatu Zalé 1629, którym likwidowano specjalne przywileje nadane hugenotom przez Henryka IV Nawarskiego edyktem nantejskim. Jednym z punktów traktatu Zalé była likwidacja hugenockich struktur wojskowych. Zaciągnął się pod komendę hetmana Stanisława Konispolskiego jako inżynier artylerii. Nawiązał dziesięcioletnią 1630-1640 współpracę z Andrą de Lacroix, autorem broszury o zgromadzeniu i szkole puszkarzów oraz praksis ręczna o działach. Przy fortyfikacjach na zamku Stanisława Konispolskiego w Brodach oraz Podchorcach, niestrudzony w swojej pracy w latach 1631-1633, kierował także pracami przy fortyfikacjach w Barze i Kamieńcu. To są ważne postaci, proszę Państwa, ważne postaci z tła, które my tutaj wyciągamy i pokazujemy je na planie pierwszym, po to, żeby każdy widział, jak sprawy miały się rzeczywiście. Inżynier wojskowy, który powinien być tak naprawdę bohaterem jakiejś nowej trylogii, musimy sobie zdać z tego sprawę, że żeby było poważnie, nie wystarczy naśladować Henryka Sienkiewicza, jak to się wydaje niektórym autorom. Żeby było interesująco, dynamicznie no i tak jak trzeba, nie wystarczy napisać to samo, co Henryk Sienkiewicz, tylko gorzej. Trzeba wymyślić nowych bohaterów, więc ja tym wszystkim naśladowcom Henryka Sienkiewicza, bo sam się do nich nie zaliczam, mówię teraz wprost, panowie, nie możecie pisać książek o zabijakach, bo to nie robi z was autorów. Musicie pisać książki o takich ludziach jak Guillaume Levasseur de Beauplein, bo wtedy wyjdą różne tajemnice. Pierre Chevalier. Pan Chevalier jest najbardziej tajemniczą postacią pośród prezentowanych autorów, a garść informacji podanych w dedykacji do historii wojen kozaków oraz wstępie właściwie niemal wyczerpuje dane biograficzne. Dodatkowo informacje te zawarte stały się podstawą źródłową dla hipotez, które zostały ważnym elementem kozackiego mitu. Pierre Chevalier przybył do Polski prawdopodobnie z francuskim posłem nadzwyczajnym Nicolasem Le Flesel, hrabią de Brégy. Kiedy dokładnie, nie wiadomo. W roku 1648 miał być sekretarzem francuskiego posła. 22 sierpnia 1650 został przyjęty do pracy w Trybunale Monetarnym. To ważna sprawa, proszę Państwa, bo pan Chevalier to jest człowiek, który pracuje w Trybunale Monetarnym. Czym jest Trybunał Monetarny? Za chwilę powiem. I to właściwie wszystko. Dodajmy jeszcze, że Trybunał Monetarny nadzorował prerogatywy królewskie w dziedzinie pieniężnej.
Siedzibę miał w Paryżu i zajmował się rejestracją wszystkich aktów królewskich odnoszących się do pieniędzy. Kontrolował ich produkcję i obrót, rozpatrywał odwołania i ostatecznie rozstrzygał sprawy związane z ich fałszowaniem. Czym zajmował się w Polsce przyszły urzędnik i królewski doradca z takiej instytucji? Aby to wyjaśnić, musimy nawiązać do hipotezy pobytu Bohdana Chmielnickiego i kozaków we Francji. To ja jeszcze ten fragment przeczytam, żeby nawiązać, ale od siebie dodam, proszę Państwa, że jak ktoś ma taką pracę, prawda, w takim biurze urzęduje, to on też zapewne wie, komu się płaci i za co, prawda, bo sprawy polityczne nie mogą być regulowane z budżetów lokalnych, szczególnie te poważne, prawda, dotyczące tak newralgicznego punktu jak Wybrzeża Morza Czarnego, prawda, i wszelkie płatności dotyczące rozmaitych wykonawców poleceń, tak, którzy tam działają, muszą być regulowane z budżetu centralnego, a więc pan de Chevalier pewnie miał coś z tym wspólnego, prawda, skoro był i tu, i tam, prawda, i jeszcze zostawił relacje po tym wszystkim. Problem ewentualnych kontaktów przyszłego dowódcy kozaków z obcymi dworami łączy się dość mocno z zagadnieniem pobytu Chmielnickiego we Francji oraz istnienia samodzielnego kontyngentu kozackiego w służbie francuskiej. Kwestie te należy uznać za wciąż otwarte. Nie znamy dokumentów wprost o tym świadczących. Znany i wykorzystywany przy tej okazji fragment pracy Chevaliera, dedykacja dla pana de Bregy, mówi wyraźnie o pobycie hetmana we Francji, jednak nie określa dokładnie czasu tego pobytu. To jest też, proszę Państwa, powód, dla którego tego Chevaliera Ukraińcy tłumaczyli przed nami i pokazują, jak fantastycznym człowiekiem był Chmielnicki, bo miał kontakty zagraniczne bardzo poważne, tak? Bardzo poważne. A my wróćmy do ofert politycznych składanych Rzeczpospolitej przez mocarstwa dominujące na kontynencie, a w tym czasie dominującą siłą była Francja, która próbuje porozumieć się z dworem w Warszawie, tak? Ale jednocześnie porozumiewa się z Chmielnickim. Na jakiej zasadzie, prawda? Kim był Chmielnicki? Więc, a pewnie jeszcze to nie koniec, bo pewnie porozumiewali się Francuzi jeszcze z innymi jakimiś lokalnymi przywódcami, też niekoniecznie kozackimi, bo podejrzewam, że i polskimi. Sprawa potopu, prawda, tutaj wchodzi, więc to zawsze musimy mieć na uwadze. Ta, jakby to powiedzieć, hybrydowość i niejednoznaczność ofert politycznych, to dzisiaj się niby wydaje oczywiste, ale kiedy myślimy o historii, mamy ten uproszczony schemat wdrukowany w głowę i wydaje mi się, nie no, dawniej to ludzie byli poczciwsi, prostotuszniejsi i bardziej prawdomówni. Niestety, proszę Państwa, niestety. Nie znamy dokumentów wprost o tym świadczących. Znany i wykorzystywany przy tej okazji fragment pracy Chevaliera, dedykacja dla księcia de Bregy, mówi wyraźnie o pobycie hetmana we Francji, jednak nie określa dokładnie czasu tego pobytu. Data ta, wiosna 1645, ma wynikać z korespondencji posła francuskiego w Polsce z kardynałem Mazarin. Korespondencji znanej tylko historykowi rosyjskiemu, Połowcowowi, historykowi ukraińskiemu, Krypiakiewiczowi, który się na Rosjanina powołuje w swojej monografii dotyczącej Bohdana Chmielnickiego. Informacje przytaczane przez ukraińskiego badacza są dość bogate w szczegóły. Zainteresowanego czytelnika odsyłamy bezpośrednio do jego pracy. Przedstawimy je tu pokrótce. To ważna sprawa. Przedstawmy je tu pokrótce. Poseł nadzwyczajny w Polsce, de Bregy, miał informować Mazarena we wrześniu 1644 roku o możliwości zwerbowania oddziałów kozackich na służbę francuską. W październiku miał się spotkać w Warszawie w tej sprawie z Chmielnickim. W kwietniu 1645 roku setnik kozacki wraz z dwoma członkami starszyzny miał się udać do Francji, gdzie w siedzibie królewskiej Fontainebleau rozmawiał z francuskimi decydentami o szczegółach. W październiku 1645 roku przez Gdańsk wojsko zostało przewiezione do Calais. Kozacy mieli wziąć udział w zdobywaniu Dunkierki pod wodzą Kondeusza. Trudno ocenić z naszej perspektywy prawdopodobieństwo przeprowadzenia tego zaciągu wśród kozaków w sposób ukryty. Jeszcze trudniej, czy możliwe jest, aby żaden z licznie służących pod francuskimi sztandarami Polaków nie wspomniał o takim zjawisku jak oddział kozacki. Można zadać sobie dodatkowe pytanie. Jak w sposób niezauważony przez nikogo dostali się kozacy do Gdańska, a potem z Gdańska do Calais? Gdzie przebywały i co robiły oddziały kozackie od października 1645 roku, kiedy według Krypiakiewicza miały się znaleźć we Francji, do października 1646, kiedy nastąpiło pierwsze oblężenie Dunkierki przez Ludwika Bourbona, księcia de Condé.
I wreszcie, dlaczego negocjacje miałyby się toczyć na francuskim dworze, skoro sprawy te załatwiały się szybko, wręcz standardowo, na miejscu? Warto skonfrontować te informacje z artykułem Zbigniewa Wójcika, który przeprowadził szeroką kwerendę materiałów źródłowych dotyczących tego zagadnienia. I cytowanych przez Krypiakiewicza dokumentów nie znalazł. Jedyny dostępny nam dokument mówiący wprost o pobycie Chmielnickiego we Francji to fragment pracy Pierre'a Chevalier. Przeanalizujmy zatem tekst, którym realnie dysponujemy. Chmielnickiemu, gdy przybył z głębi Rusi do Francji, poradzono, by, jeśli zechce być tu znany, zwrócił się do ciebie, panie, który możesz poświadczyć o prawdziwości zasług jego i jego kozaków, gdyż byłeś tego świadkiem prawie naocznym w czasie twego posłowania w Polsce. Ten zapis mówi, że Chmielnickiego, który przybył do Francji, pokierowano do przebywającego na miejscu księcia de Brézy, a zatem przybył tam raczej po zakończeniu polskiej misji de Brézy z przerwami w latach 1644-1648 lub w trakcie wyjazdu posła do ojczyzny. A z pewnością po zaobserwowaniu w Polsce owych szczególnych zasług Chmielnickiego i jego kozaków, co raczej nie mogło nastąpić niemal natychmiast po przyjeździe de Brézy do Polski w 1644 roku. Gdzie twoje piękne zalety, to jest dalej cytat z Chevaliera, gdzie twoje piękne zalety, tak jak i charakter owego dostojnego stanowiska, pozwoliły ci zyskać wielką łaskę i szczególne zaufanie zmarłego króla Władysława. Widziałeś, jak rodziła się ich wojna i znałeś wszystkie jej motywy i sekrety. To również ty, panie, zwerbowałeś licznych spośród tych awanturników, by służyli w piechocie, którą tworzyłeś w Polsce dla służby królowi i którą przywiodłeś do Flandrii, gdzie ich kosy zbierały obfite żniwo wśród jego wrogów. Na tym poprzestanę, proszę Państwa, bo pomijając wszelkie niejasności dotyczące pobytu kozaków we Francji, informacja, która streszcza się w zdaniu, to również ty, panie, zwerbowałeś licznych spośród tych awanturników, by służyli w piechocie, którą tworzyłeś w Polsce dla służby królowi. Proszę Państwa, no to znaczy, że teren był otwarty dla werbowników, tak? Ktoś powie, że Wielka Brytania, Szkocja, Irlandia też były otwarte dla werbowników. To prawda, ale werbowano ludzi, którzy nie byli wrodzy królowi Anglii i Szkocji, Jakubowi, ale którzy, jakby to powiedzieć, występowali za granicą jako jego ludzie. Natomiast Francuzi przyjeżdżają do Polski i werbują kozaków, którzy szykują się do wojny, a nie dość tego, jeszcze znają wszystkie tajemnice tych kozaków, prawda? To jest bardzo zaskakujące. Kwestia dokumentów, które były, ale się rozpłynęły, prawda, poświadczających pobyt Chmielnickiego we Francji. Ja myślę, że te dokumenty są. Myślę, że one są, tylko pytanie, gdzie? Ustalenie miejsca pobytu tych papierów. To jest dopiero wyzwanie dla Polskiej Fundacji Narodowej, proszę Państwa, i organizacji o nazwie Polska Wielki Projekt. Tam jest tylu specjalistów zdolnych do niezwykłych wprost czynów i zaangażowań, a dysponujących budżetami tak potężnymi, że przekupienie nawet bardzo nieprzekupnych archiwistów wchodzi w grę w dobrej sprawie. Potem można by nakręcić o tym film, proszę Państwa, jak zdobyto dokumenty poświadczające obecność Chmielnickiego pod Dunkierką i w Paryżu, a także dokumenty, które zdemaskowały współpracę francusko-kozacką w przeddzień wybuchu wojny roku 1648, zwanej niesłusznie Powstaniem Kozackim. To jest duże wyzwanie, proszę Państwa. Ja oczywiście, jeżeli tylko zgromadzę odpowiedni budżet, natychmiast wydam odpowiednie dyspozycje, żeby tych papierów szukać, bo to, że Zbigniew Wójcik ich nie znalazł, o niczym nie świadczy. O niczym nie świadczy. Jestem głęboko przekonany, że one istnieją, gdyż gdyby tak nie było, to Ukraińcy z taką ochotą nie tłumaczyliby Chevaliera na swój język i nie podnosiliby bez przerwy kwestii współpracy Chmielnickiego z dworem w Paryżu. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym pokazać Państwu, jak wyglądają grafiki z epoki, czyli grafiki, które umieścił tutaj sam Guillaume de Beauplein. Proszę bardzo. Jak przystało na wojskowego inżyniera, porządny rysunek techniczny, żadnych tutaj impresji,
żadnych wschodów i zachodów słońca. Tego jest więcej. Praktyczne informacje. Tutaj mamy czajkę. I jeszcze coś. A, tu jest sposób forsowania. To może tak trzeba pokazać, w jaki sposób Tatarzy forsują rzeki. To jest taki rysunek poglądowy. A tutaj zdaje się, żebym dobrze powiedział, jest kosz tatarski, sposób penetrowania przez ordę terenów służących im do pozyskiwania niewolników. Tego jest więcej. Omówione jest to bardzo szczegółowo od strony, to jest sposób, w jaki Tatarzy poruszają się, czyli że idą wododziałami, tak, że nie marnują czasu na forsowanie strumieni rzek i rzeczek, jeden, drugi brud, prawda, i to tyle, tak, i rozlewają się po całym kraju. Więc to jest wszystko, proszę Państwa, omówione od strony technicznej, czyli najciekawszej. Natomiast my mamy wdrukowany w głowę głupi nawyk, że te informacje są niepotrzebne, a najważniejszym aspektem historii południowo-wschodnich ziem Rzeczpospolitej jest malarskość, tak? Opisu i pejzażu. Nie, proszę Państwa, to nieprawda. W świetle tego, co tu jest napisane, tych zaginionych dokumentów, czy też rzekomo zaginionych, dotyczących obecności kozaków pod Dunkierką, a także konszachtów posła francuskiego z Chmielnickim, jest dokładnie odwrotnie. My nie możemy pomijać takich tekstów, nie możemy się na nie obrażać, nie możemy tych tekstów lekceważyć, ani machać ręką, że one są za trudne, prawda, bo one wcale nie są trudne, a zamiast tego dostawać jakichś wprawek literackich, tak, pisanych przez ludzi, którzy mają jakieś potężne emocjonalne deficyty i chcieliby być Andrzejem Kmicicem. Nie, proszę Państwa, nie możemy w ten sposób do tych zagadnień podchodzić. Proszę Państwa, ponieważ ja tę książkę chciałbym jeszcze omówić kilkakrotnie, to znaczy chciałbym, żebyśmy to, co dzisiaj zostało powiedziane, żeby zostało potraktowane jako wstęp. Potem zrobimy nagranie z Rafałem, czyli takie nagranie, że będziemy we dwójkę z Rafałem rozmawiać sobie o tej książce jeszcze raz, a potem chciałbym omówić, albo ja, albo też z Rafałem, żebyśmy omówili każdego z tych bohaterów, bo to nie są autorzy, to są bohaterowie, proszę Państwa. Szymon Starowolski, o Stanisławie Koniec Polskim nie wspomnę nawet, i dwóch Francuzów, to są bohaterowie tej książki, którym należy się no, wskrzeszenie, tak to trzeba powiedzieć, też publicystyczne, a może nawet literackie, więc ja jeszcze raz zachęcam wszystkich autorów, którzy usiłują to pióro po Sienkiewiczu dźwignąć do tego rodzaju aktywności, żeby sobie przypomnieli o nich. Szymon Starowolski, Stanisław Koniec Polski, Guillaume Levasseur de Beauplein i Pierre Chevalier, dwóch Polaków i dwóch Francuzów. Okraina Królestwa Polskiego, krach koncepcji Międzymorza. Na dzisiaj dziękuję za uwagę. Wracamy do tematu i postaram się nagrać tutaj razem z kolegą Michałem maksymalnie dużo materiałów na temat tej książki, bo ona jest za ważna, żeby poprzestać na jednym. Dziękuję uprzejmie. Ze sklepu Fotomag mówił Gabriel Maciejewski.